Siemaneczko, w 31. części Let's Play Gothic 3. Wyczyściłem sobie tą już jaskinię z goblinów między odcinkami. Zakończyliśmy questa dla Rocco. Jaskinia. 1500 expa, dostaliśmy trochę reputacji i wbiliśmy poziom. Także fajny finał był. Ale nie było sensu, no bo ta chmara goblinów, po co to na odcinków pokazywać? Już wiemy, jak się bić z goblinami na odcinkach, widzieliśmy. Ale ten ich przywódca to był naprawdę, kurwa, niezły koks. Nie no, bez orków to byśmy się zesrali. Za 400 expa to stanowczo za mało, za takiego gnoja. Dużo ciężej mi się z nim tłukło niż na przykład z ogrem. Bez porównania, no to on był na poziomie w zasadzie jak ten ogry przywódca taki. Jezu, ile wtedy musiałem się namordować z tym gnojem. Tutaj poszło gładko, bo byli orkowie. Dobra, jest tutaj coś? Nie, chyba tutaj takich żadnych fantów takich fajnych to nie widzę. No dobra, no. Grunt, że mamy jaskinię zrobioną. Farmerzy i tak dalej, dobra. Niewolnik z Korinis. Stanowczo za dużo tej roboty. No stanowczo. Dobra. Pewnie z tobą będą problemy, nie? Stać, czego chcesz. Flint przysyła ci trochę gorzałki. Flint wie, jaka powinna być dobra gorzałka. Mocna i czysta, niczym odwieczny lód. No i zajebiście. No i reputacja. Ile expa. Fajnie, fajnie. Podobno szukasz skór. Tak. Masz dla mnie wilcze skóry? Poszukam. Dobra. Czekajcie. Moment. O, jest i ten gościu. Dobra, ale najpierw pogadajmy z nim. Spróbujmy mu sprzedać tą skórę cieniostwora. Chcesz kupić tę skórę cieniostwora? Pokaż mi ją. Wyrazy szacunku dla myśliwego. Ta skóra to nie lada trofeum. Skąd ją masz? Sprzedaję ją dla Wilsona. To świetny myśliwy. Proszę, 400 złotych monet. Kupuję ją. Ta skóra kosztuje 500 złotych monet. Uważaj, co mówisz. Zapłaciłem ci. Skóra należy do mnie. Mam tu kilka wilczych skór. Dobrze, przynieś więcej. Okej. 12. Jeszcze 12 czy łącznie 12? W każdym bądź razie jeszcze potrzebuję. Nie wiemy, czy można ci ufać. Okej. Chcę wejść do zamku. Mory nie są mile widziane w zamku. Potrzebujemy wojowników i myśliwych. Co jest w zamku? Khan zabrał tam swoich najlepszych wojowników. Razem planują obalenie króla. Opowiedz mi o Khanie. Jego wrogowie drżą na sam dźwięk tego imienia. Zdobył ten zamek, a wasi słabi paladyni nie zdołali go pokonać. Już niedługo wasz król padnie mu do stóp. Się jeszcze okaże. No dobra. Kurwa, szkoda, że tej skórki nie sprzedaliśmy za 500. Wilson może być niezadowolony. Gdzie jest ten grubasek wesoły? Gdzie on mi stąd tutaj wyparował? W ogóle trzeba się zaraz przekimać gdzieś. Czekajcie, nigdzie tego gnoja nie widzę. Pewnego dnia to wszystko się skończy. Gnar ma już skórę. Doskonale. Fajny pancerz ma. Fajny pancerz. Dobra, niech będzie. Oto twoje 500 złotych monet. Skoro już popełniłeś błąd, przynajmniej się do niego przyznaj. Gnar dał ci tylko 400. Dodatkową stówkę zatrzymam, bo mnie okłamałeś. Jeśli o mnie chodzi, to możesz się do nas dołączyć. Okej. No dobra, już nie będę wczytywał. To był jakiś test? Myślałem, że więcej ekspa dostanę, jak dorzuciłem stówkę. Przyjmujecie mnie? A co z Tomem? Zapytam go. Tak zrób. Dobra. Tak zrobię. O, Ali, poczekaj. A, kolejny wędrowiec. Ty również udajesz się do zamku. Mam nadzieję, że masz przy sobie odpowiedni prezent. O co chodzi z tym prezentem? Dla wielkiego Khana. Ja mam artefakt z Nordmaru. Kosztował mnie sporo złota, ale ta inwestycja zwróci mi się z zyskiem. Rozerwę cię na strzępy! Tylko poczekaj. Okej, jakaś zadyma tutaj jest. Mówiliście mi, że w sumie orkowie są po stronie Beliara, to Xardas jest po stronie Adanosa poniekąd i orkowie chyba nie są tego świadomi. Troszeczkę... coś mi się kojarzyło, ale troszeczkę źle to rozkminiłem, bo myślałem, że już orkowie są na tyle wkurwieni, że są po stronie Xardasa. Niekoniecznie po stronie Adanosa, ale nie. Dobrze mi to napisaliście, że oni są po stronie Beliara cały czas. No tylko Xardas im pomaga, ale Xardas jeszcze później ma tą trzecią drogę nam przedstawi, jak z nim pogadamy. A ja to od razu chciałem przyspieszyć i od razu, że orkowie są po stronie Adanosa. Nie obrażajmy Adanosa. Dobrze, że mnie poprawiliście, dzięki. Tak jak mówię, no dawno temu grałem Goticzka, że wiecie. Przekazałem im twoje pozdrowienia. Dobrze. Jeśli chcesz wiedzieć cokolwiek o tutejszych mieszkańcach, wystarczy zapytać. Dobra. Tak jest. Potrzebuję nordmarskiej starki. Rozumiem, że widziałeś się z Mojokiem. Nic nie mam. Wszystko poszło. Kurde. Gdzie mogę zdobyć alkohol? Idź do Tiplera, tego starego bimbrownika. Produkuje gorzałkę w swojej chacie w lesie, na południe stąd. Zwykle wypija wszystko sam, ale może będziesz miał szczęście. Dobra, to tak też zrobię. Dobra. Opowiedz... Wilsonie. Wilson to uczciwy człowiek. Jeśli chcesz mu zaimponować, od razu wyłóż kartę na stół. Żartujesz sobie? No, szkoda, że wcześniej tego nie wiedzieliśmy, kuźwa. Tomie. No, myśliwy pełną gębą. Zna okolice i zawsze przynosi dobre łupy. Chyba spędził w Nordmarze więcej czasu niż tutaj. Konorze. Pracuje dla orków od niepamiętnych czasów. Kiedyś był doskonałym wojownikiem, ale czasy jego świetności dobiegły końca. Dzisiaj pomaga orkom, wykonując dla nich różne zadania. Kortisie. To człowiek z wizją. Ciągle poszukuje nowych atrakcji na swoją arenę. A co mu się udało osiągnąć do tej pory? Nic. Żartujesz sobie? Jego pomysły są niemożliwe do zrealizowania. Dobra. Kurde, dokończyłbym gadkę szmatkę z tym asasynem. O, jest tutaj zajebiście. Pogadajmy z nim. Z kluczem nie będziemy próbować. Jaki artefakt? Kamień. Ci barbarzyńscy ignoranci po prostu zostawili go na ziemi. Jasne. Nie mam nic z tych rzeczy, których orkowie szukałem na pustyni. A skąd wiesz, że chcą twój artefakty? Cóż, rzeczywiście nawet orkowie nie wiedzą, czego szukałem. I to również potwierdza, że nic takiego nie znajduje on na pustyni. Mój artefakt jest z Nordmaru, lodowej ziemi na północy. To idealny prezent dla Khana. Byłeś już w zamku? Nie. Orkowie nie pozwalają mi wejść do środka. Khan jest bardzo zajęty. Ale jestem pewien, że to się wkrótce zmieni. Każdego można kupić. Muszę się tylko dowiedzieć, jaka jest cena orków. Tylko przestań się obijać. Opowiedz mi o Nordmarze. Miałem szczęście, że udało mi się przekroczyć przełęcz. Kosztowało mnie to 3 flaszki gorzałki. Na szczęście to był ten podły nordmarski buzun. Fuj, to świństwo nie nadaje się do picia. No dobra. No dobrze, co się stało w Nordmarze? No więc, nawet dzikie zębacze nie zaciągną mnie tam z powrotem. Strasznie tam zimno i cholernie łatwo się tam zgubić. Gdyby nie mój przewodnik, pewnie byłoby już po mnie. To on sprzedał mi ten artefakt. Dobra. Klucz. Ale tak jak mówię, to jest pewnie do tej jego skrzyni, no także... bez rewelacji. Dobra, przekimamy się, pójdziemy do Toma, oddamy mu ten artefakt w dupie z tym asasynem. Kurde, teraz jak mi uświadomiliście, że orkowie cały czas są po stronie Beliara, to jakoś tak Niekoniecznie już ciągnie. Ale droga Xardasa, czyli Adanosa, no to jest ciekawa opcja cały czas. Tylko że to jest na razie... Wiecie, Bezi nie jest tego świadomy, a ja jestem. Taki jest problem tego. A tu jest Tom, dobra. Oto amulet Alego. Miałem rację. Rzeczywiście go ukradł. Wiesz, co to jest? Kamień przodków z Nordmaru. Jesteś człowiekiem czynu. Jeśli o mnie chodzi, to możesz do nas dołączyć. Dobra. Szczegóły ustal z Wilsonem. I macie... Gdyby to było takie łatwe. No właśnie. Fajne pancerze mają. To nie są pancerze najemników, kurde. Tamten miał chyba jeszcze trochę inny. Podoba mi się. Kamień przodków? Co to takiego? Nordmarczycy umieszczają je przy jaskiniach, w których chowają swych przodków. Ma to uspokajać ich duchy. Ali to zwykła paskudna hiena cmentarna. Nie dziwi mnie to wcale. Mogę zanieść kamień przodków do Nordmaru. Pomówimy o tym, gdy już będziesz jednym z nas. No, słusznie, słusznie. Dobra, Wilson, no kurde, bardzo fajny pancerzyk jest. Tak, no możemy z nim pogadać w sumie teraz. Pokaż mi. No to mamy problem. Tylko że on ma taki normalny ten pancerz, nie? Bez żadnych tam rewelacji. Myślałem, że będzie miał coś mocniejszego. Dobra. Nic wielkiego się raczej nie wydarzy. Tom nie ma zastrzeżeń. Mówi, że mogę się do was przyłączyć. W takim razie do zostania myśliwym brakuje ci już tylko jednego. Czego? Udanego polowania. Po drugiej stronie rzeki, koło cmentarza, pojawiają się topielce. Korok chce, aby przestały. Pójdziemy tam razem. Jeśli on będzie tak cały czas, to nigdy do niczego nie dojdziemy. Dobra. Coś ja te topielce już wybiłem. Jasne, mimo wszystko tak nie może być. Idziemy tam, czy... Chyba tam idziemy, dobra, ale pewnie... Dobra. Dobra, odwrót taktyczny. Już, idę ci pomóc. Dobra. O jedną parszywą bestię mniej. Spokojnie. Zawsze się stresuję, jak kogoś przez pomyłkę trafię, że zaraz się na mnie rzuci. Dobra. Strzałę sobie weźmiemy. Tu tak samo. O Jezus, nie gliczuj się, proszę cię. Dobra, chyba jest w porządku, nie? Co teraz? Spoczko, dobrze, bardzo dobrze. Topielce nie żyją. Umowa stoi. Jesteś teraz jednym z nas. Mojok cię nie zatrzyma. No i zajebiście. I kolejny poziomik. Bardzo dobrze. Chcę się od... Masz, proszę. Dobrze. Co tam masz? Aha, dobra. Dobra, tam 50 to tam szluz. Może się czegoś w przyszłości od niego nauczymy. Może nawet... czekajcie. Pokaż mi. Ile to wymaga? Kurwa, 220? Ja pitole. To jest grubo poza naszym zasięgiem. Nie? Bo ile mamy? No Jezus, nawet nie chcę mówić. Nie mamy jakiegoś w ekwipunku mocniejszego łuku, nie? No nie. Ale dobra, niech i tak będzie. Poszedłbym w to łucznictwo, no. Podoba mi się to. W kuszę nie chcę iść, bo w ogóle nie mam kuszy rozwiniętej. Chociaż kusza jest też pod siłę. Tak, no dobra, ale nie, raczej w łuki, no. Przekazałem gorzałkę od Flinta. Nordmarska starka, mocna, dobra. Walczyłem na arenie. I za to cię szanuję. Walczyłem z topielcami. Te bestie są strasznie uciążliwe. Nie tak jak mory, ale mimo wszystko. No właśnie. Mam twoją aprobatę? Jeśli o mnie chodzi, możesz wejść do zamku. Porozmawiaj z Gnarem, on cię wpuści. Dobra, zajebiście. A jeszcze Rocco, musimy mu powiedzieć o tej jaskini, no właśnie. Właśnie, słuchaj. Oczyściłem jaskinię. W środku było raptem kilka goblinów. Dobrze, zaraz się tam udam. Oto twoja ruda. Myślałem, że kilka bryłek nam da. Kurwa, tam był przywódca goblinów Bezi. Zajebiście ciężki stwór. Nie wiem, czemu o tym nie wspomniałeś. Potrzebuję trochę nordmarskiej starki. Wciąż mam butelczynę. Proszę, weź sobie. Ile za nią chcesz? Chwilowo nie mam ani grosza. Powiedzmy 200 złotych monet. Nie, nie, nie. To jest stanowczo za dużo. Chodźmy do tego bimbrownika. Ciekawe... A, jeszcze te wilki chyba są jakieś do rozpieprzenia, nie? Znaczy skóry wilków. Mhm. Wilcze skóry, wódka, zamek, wilcze skóry. Dobra. A tam są... A, tu są trolle, kurwa. Czekajcie, tu... A, tutaj mamy tą chatkę, dobrze. On tak blisko tych, kurwa, troli sobie siedzi. Nie, te trolle są przerażające. Jezus, tak samo jak te lagi. Tak, a, bo tak miałem powiedzieć, że tak samo wyglądają jak w poprzednich częściach, a trolle w trójce wyglądały dla mnie osobiście o wiele, wiele gorzej, ale przypomniało mi się, że tam w modyfikacjach zaznaczyłem, żeby wyglądały. O, tak jak w poprzednich częściach. Gościu, ma pan też z płytek pełzaczy. Ciekawe. Zabłądziłeś, prawda? Skąd takie przypuszczenie? Jesteś daleko od traktu, a na zbiegłego niewolnika mi nie wyglądasz. Nazywam się Tipler, mieszkam tu. Okej. Widzę, że masz tu niezły towar. Zechciałbyś sprzedać mi butelkę tego specyfiku? Skąd się o tym dowiedziałeś? Z tego listu, popatrz tylko. Cóż, nie dam ci alkoholu, ale mogę sprzedać ci na niego przepis. Jeśli znasz się na alchemii, poradzisz sobie z destylacją tego trunku. Ile to będzie kosztować? 2000 złotych monet. Bierzesz, pierdol się. O, czysta, no i zajebiście. I o to chodziło. Co ty tu robisz? Jestem myśliwym, ale najczęściej zajmuję się naprawianiem mojego rozpadającego się szałasu. A kiedy mam tego dość, popijam sobie bimberek. Chcesz łyka? Chętnie. Dawaj. Masz, ale uważaj. Przepala przełyk szybciej niż piard zębacza. Skąd ty masz takie porównanie? Możesz mi pokazać, jak się poluje? Prawdę mówiąc, to za dużo nie pamiętam. I mam mnóstwo spraw. Ale jeśli mi pomożesz, to pokażę ci, jak się obchodzić z łukiem. Z czym? Jak mogę ci pomóc? Niedaleko stąd jest stara ruina. Często tam obozuję podczas polowań. Niestety to miejsce lubią także gobliny. Zwłaszcza jeśli nie zaglądam tam regularnie. Zajmij się nimi dla mnie. No dobra. Potrzeba mi wody. Produkuję najlepszy bimber w tej okolicy. Przeżrę ci mózg na wylot. Mogę ci sprzedać kilka butelek, jeśli chcesz. Pokaż mi swoje. Skórzany pancerz, nic ciekawego. Masz jakiś porządny łuk? Łuk dębowy, długi łuk. O proszę! I to jest to, co byśmy chcieli teraz mieć. Bardzo chętnie. Od razu te strzały też weźmiemy. Bardzo chętnie. Trochę jakiegoś shitu ci możemy posprzedawać. Zbędziemy targu. Zajebiście. I tak, mamy lepszy łuk wreszcie, prawda? No oczywiście, że tak. 110 na 95. A co daje myśliwy? Aha, dobra, poradzimy sobie bez tego. Przeżyję to. Ważne, że mamy większe obrażenia. Dobra. Bardzo mnie to cieszy. Okej. Potrzebuję. O, trafił się prawdziwy koneser. Dokładnie. Sam mam już tylko jedną butelkę. Nie możesz zrobić więcej? Mogę, tylko nie mam składników. Dobra, kurwa, zajebaliśmy mu przepis. Zorganizuję składniki. Dobrze, oto ich lista. Jeśli wszystko mi przyniesiesz, to dostaniesz moją wodę. Ale dostaniemy expa za to zadanie. Czekajcie, czy my dostaliśmy to? Kompot, potrawka, przepis, solidny gulasz, czysta. Czego tu potrzebujemy? Nordmarska starka. Ok, mikstura lecznicza. Nordmarska starka. 6. Aha, alko jagoda. Ziele lecznicze, dobra. Coś tam mamy. Masz tu kilka roślin. No dawaj, wyglądają nieźle. Dobra. Dobrze, więc daj mi swoją gorzałkę. Nieźle. Teraz mogę uważyć cały sagan wody. Rozpoczynamy więc interesy. Oto twoja woda. Okej, zajebiście, i alchemia wzrosła. I doświadczenie, tylko że my mamy tą wódę, ale nie mamy tej czystej, nie? No właśnie, a potrzebujemy tej czystej, z tego co rozumiem. I teraz możemy ją stworzyć. No kurwa, ładnego ma bufa, ładnego nie powiem. Czekajcie. No ale tak on... Dobra. Tak mi się wydaje, że on chce czyściochę, nie chce tego gówna zwykłego. Dobra, to ja to zrobię... Kurde, tylko żeby tego nie spieprzyć. A jeszcze ten ma problem z tymi goblinami pieruńskimi. Dobra, to w tym odcinku to będzie na tyle. W przyszłym odcinku zajmiemy się goblinami, prawdopodobnie. Albo coś tam jeszcze wymyślimy. Ja pierdolę, nie. Spierdalaj ode mnie. Kurwa. Menda będzie mnie gonić? Naprawdę? Dobra, było groźnie. Dobra, na dzisiaj to tyle. Także na razie.